Dwie sukienki z Laurelli. W końcu się zebrałam, złożyłam zamówienie. Oglądam rzeczy na stronie już od ho, ho, ho i jeszcze trochę. Niestety bardzo często jest tak, że to, co mi się podoba i to, co chciałabym zamówić, jest niestety wyprzedane, więc musiałam tam trochę polować i tak nie udało mi się kupić tego, co najbardziej chciałam, bo te rzeczy, które mi się najbardziej podobają, są cały czas wyprzedane. Ale stwierdziłam, że spróbuję zamówić, wybrać coś wśród tych rzeczy, które są dostępne i w ten oto sposób przyszły do mnie dwie sukienki. Dwie sukienki, które ja już mierzyłam, które już wiem, jak na mnie wyglądają i wiem, co z nimi zrobię, w sensie decyzja została już podjęta. I teraz tak, obydwie są wykonane w 100% z wiskozy i ten materiał jest bardzo przyjemny. W ogóle są ładnie odszyte, rękawy zakończone są gumeczkami, co w sumie mi się podoba, bo można sobie je tak ładnie tutaj podciągnąć i tworzy nam się taka jakby główka tutaj z tych rękawów. I od razu Wam powiem, że ta podoba mi się dużo bardziej. Postaram się tutaj z boku, z tej strony, wrzucić Wam moje przykładowe stylizacje tego, jak bym wystylizowała tą sukienkę, ponieważ ta, od razu już Wam mogę zdradzić, jest na mnie moim zdaniem za mała. I tutaj ona przyszła z lekko odprutą tą metką wewnętrzną, to nie moja sprawka, ale jeszcze się trzyma. Ona jest również bardzo ładna, natomiast jest, uważam, stosunkowo dla mnie za krótka, ale do tej zaraz przejdziemy. Jak wspominałam, 100% wiskoza. Bardzo ładnie te rzeczy są zrobione. Są ładnie uszyte, ładne są te materiały, są miłe w dotyku. Te gumki, które są tutaj w pasie, też są dosyć porządne, więc ta jest w ogóle tak mocna, że ona mnie dosyć mocno ściska. Nie obawiałabym się tutaj tego, że ona się za chwilę rozciągnie i zrobi się taki flak. Jest naprawdę ładnie wykonana ta sukienka. Do tego rozmiar. Rozmiar tego modelu mamy jakby dwie możliwości. Z tego modelu są dwie możliwości, dwa rozmiary. Ten, który ja mam, czyli S na M oraz L. I ta sukienka jest na mnie dobra, w zasadzie jakby mieszczę się w nią. Jest trochę krótka, ale nie tak krótka jak ta. Dlatego tu myślę, że ten rozmiar byłby jeszcze do zaakceptowania. Natomiast gumka jest strasznie dla mnie mocna. Ja się mieszczę i ja mogę oddychać, ale jakbym chciała iść na kolację i zjeść coś więcej niż liść sałaty, to mogłabym mieć już później problem z tą gumką i potrzebą szybkiego powrotu do domu i ubrania czegoś luźniejszego. Natomiast tutaj, jak wspominałam, będą właśnie stylizacje. Bardzo fajnie wygląda zarówno do swetra nałożonego na górę, wtedy bardziej robi nam się z niej taka spódniczka. Fajnie wygląda do kurtki skórzanej, chociaż możecie widzieć, że no tutaj jest trochę krótka i nie mam rajstop wtedy pod nią i troszeczkę mam wrażenie, że jestem na granicy pokazania tyłka. Także trzeba z nią na pewno uważać. Ja mam 1,69 m, nie jestem bardzo wysoka, nie jestem też niska. Ja się jakby uważam za osobę średniego, powiedzmy, wzrostu. Ale myślę, że ta sukienka wyglądałaby lepiej, jedna i druga, na trochę niższej dziewczynie niż ja. Dlatego, że ja przynajmniej nie czuję się do końca komfortowo w tej długości. Może jest to kwestia tego, że niestety, Katarzyna, czas się pogodzić z faktem, że już nie jesteś typową S-ką i może rozmiar jest na mnie za mały, ja nie wiem, chociaż ja się w nią mieszczę i nie czuję się jakaś skrępowana, bo w tym przypadku, tej drugiej, którą zamówiłam w rozmiarze S, teraz nie ta dająca metka, się boję, że teraz odpadnie, to ta jest na mnie stanowczo za mała. Ma za mały też dla mnie trochę dekolt. Myślę, że będzie idealna dla po prostu drobniejszej dziewczyny niż ja.
ja nie jestem chudzielcem, nie jestem jakimś szkieletorem. Powiedziałabym, że jestem raczej standardowa dosyć. Mam trochę szersze biodra, ale górę mam stosunkowo wąską i drobną. I nie wiem, no myślę, że dziewczyny mojego wzrostu i mniej więcej moich wymiarów mogą mieć pewien problem z długością tych sukienek, bo są naprawdę krótkie. W szczególności, że Laura na swoim Instagramie, jak pokazuje się w tych rzeczach, zresztą wygląda w nich prześlicznie, często powtarza, że te gumki są tak zrobione właśnie w tych sukienkach, że można ją zrobić trochę krótszą albo trochę dłuższą, można regulować sobie długość. No ja nie mogłam jej zrobić, podciągnąć jej trochę, żeby ta gumka nam się gdzieś zgubiła, bo wtedy po prostu wyglądałam, jakbym zapomniała ubrać spodni pod tunikę. I po prostu jest na mnie stanowczo ta sukienka za krótka. Niestety odeślę je obie, będę musiała je oddać, ale nie dlatego, że coś mi się z nimi w nich nie podoba, nie wiem, sposób wykonania czy stosunek jakości do ceny, bo tutaj wszystko jest super, natomiast ja chyba muszę w końcu odmrozić swój karnet na siłowni, zacząć się trochę ruszać, wziąć dupę w troki, schudnąć 10 kg, wtedy pojadę do Warszawy albo do Poznania, pójdę do jednego z tych przepięknych sklepów Laurelli, pomierzę wszystkie sukienki, które się da i wtedy się obkupię, jak będę po prostu szczuplejsza. Także bardzo mi się te rzeczy podobają i uważam, że należy wspierać polskie marki. Te ciuchy mają rozsądne ceny jak na polskie firmy, dlatego że dużo mamy ładnych polskich rzeczy, które kosztują po prostu bardzo dużo, moim zdaniem. Nie wiem, czy to aby ma aż taki duży sens. Tutaj te ceny są rozsądne, asortyment jest, znaczy chciałam powiedzieć, że wybór jest duży. Oni cały czas szyją, doszywają i tych modeli jest sporo. Czasami trudno jest akurat nie trafić, jak ten konkretna rzecz jest dostępna, ale z tego co widzę, one wracają. Bo na przykład te sukienki są teraz znowu chyba wyprzedane, ale podejrzewam, że wrócą. Więc dziewczyny, jeśli się zastanawiacie i jesteście, nie macie 2 metrów, to myślę, że i szukacie fajnych, ładnych, dziewczęcych sukienek, to naprawdę zajrzyjcie na tą stronę, bo rzeczy mają śliczne. Gigantycznym źródłem inspiracji jest też Instagram właścicielki, czyli Laury, która pokazuje się w tych ciuchach. Pokazuje je w różnych wariantach, z długim swetrem, z marynarką, z kurtką, z płaszczem. Więc jakby można u niej dużo fajnych takich inspiracji podpatrzeć. Mi jest trochę przykro, nie ukrywam, że niestety nic z tego nie wyszło, bo bardzo bym chciała chodzić w sukienkach, a te, które mam, jakoś już nie wiem, czy mi się znudziły, no chciałam po prostu czegoś nowego. Niestety te muszę oddać, ale nie mówię, nie skreślam absolutnie Laurelli, bo uważam, że rzeczy są śliczne. Ja po prostu muszę schudnąć i spróbować jeszcze raz. A z tymi się niestety pożegnać. Ale nie martwcie się, na pewno ktoś was kupi i obdarzy wielką miłością i będzie was nosił i o was dbał. Bardzo fajne rzeczy. Próbujcie, zamawiajcie, oglądajcie, bo warto.